Cześć, witajcie serdecznie na kanale Nowa Mowa. Jestem Daniel. Cześć, witajcie, ja jestem Sylwia, a to mój piesek Leo. Cześć. Cześć Leo, cześć Sylwia. Witajcie dzisiaj taki specjalnie, widzicie odcinek specjalny z pieskiem i Sylwią. A dlaczego? Jak myślicie? Jak możecie się domyślić? No dzisiaj będzie co nieco o zwierzątkach. O zwierzątkach w kontekście co nieco w treningu nowej mowy, ale też ogólnie jak posiadanie zwierzątka, czy to pieska, czy kotka, czy króliczka, o czym też będzie dzisiaj, czy jakiekolwiek inne zwierzę, jak wpływa w naszym życiu w ogóle i jak wpływa w treningu nowej mowy. Więc taki pierwszy aspekt, jak zwierzę wpływa na samodyscyplinę, na wprowadzenie jakichś zasad i zmian w życiu, jeżeli się postanowi posiadać, czy kupić takiego pieska, czy jak się go dostanie może, no to jakie to wprowadziło u ciebie zmiany w życiu? Co musiałeś wprowadzić i czego się trzymać? Jakich zasad, aby go wychować, aby go pilnować i tak dalej? Na pewno jeżeli... Ty też chcesz odpowiedzieć, tak? Okej. Okay. Jeżeli chodzi o zmiany, to na pewno zmieniło się dużo. Wiadomo, teraz moje życie muszę tak troszkę uporządkować w inny sposób, bo wiadomo, z pieskiem trzeba wyjść raz, drugi, trzeci. Pieska też trzeba różnych zachowań uczyć. No i wiadomo, trzeba go karmić, czesać. W przypadku Yorka, no to z tym schodzi, bo trzeba go wykąpać, trzeba go ubrać i różne inne rzeczy. Trzeba mu kupić też coś, wyjść z nim. Świetnie, dzisiaj ta procedura dnia, jak widać, się zmienia, prawda? Jednak trzeba wprowadzić te zasady. Trzeba już od rana pomyśleć o swoim piesku, żeby go wyprowadzić właśnie, nakarmić. Potem na przykład nie zostawiać też za długo samego w ciągu dnia, prawda? Dokładnie. No i tak dzisiaj sobie to chcieliśmy porównać troszkę do treningu nowej mowy. Jak to uczy? Czy uczy na przykład takie coś, jakieś dyscypliny także w planowaniu i w planowaniu w ciągu dnia treningu nowej mowy, tak dbanie o pieska w ciągu dnia? Na pewno tak, no bo wiadomo, trzeba stworzyć już sobie taki plan, więc ten dzień musi być z jakimś określonym takim schematem, więc już właśnie jak uwzględniam, co jest związanego z pieskiem, no to to też uczy, żeby uwzględnić, co jest związanego od razu z mową, z treningiem. No dokładnie, świetnie, także zachęcamy na pewno wszystkich, prawda, aby no jednak jak ktoś oczywiście ma takie chęci i lubi też zwierzątka typu piesek, kotek jakiś albo jakiś króliczek, tak ty również właśnie miałaś i masz dalej, tak, króliczka, który się nazywa... Zając. Zając. Nie mów głośno, bo będzie zazdrosny. Leo. Tak, ale właśnie miałaś go już nawet od samego początku treningu nowej mowy, czyli 2 lata temu również. Właśnie. I teraz możecie, myślę, go zobaczyć na Sylwii kanale. Może ktoś już widział na kanale. Jest w odcinku Q&A. Tak, na kanale Time to Speech w Q&A. Gdzieś tam wystąpił, gdzieś tam sobie hasał, skakał po twoim stoliku jakimś. Tak, no i właśnie też jakby musiałeś trzymać, prawda, tą dyscyplinę, żeby on mógł funkcjonować, żeby był i pojedzony, i żeby miał czysto tam w swoim miejscu. No więc właśnie te aspekty bardzo dużo uczą tej samodyscypliny. Ale taki teraz kolejny aspekt jeszcze treningu i posiadanie jakiegoś zwierzątka, treningu nowej mowy. No i ten drugi aspekt jest właśnie połączony stricte fizycznie z treningiem nowej mowy. I właśnie teraz powiedz, jak ten króliczek, o którym tu wspomnieliśmy, wpłynął na twój trening, na przykład jakie możliwości ci stworzył, aby stać się jakimś może biernym słuchaczem. Bo tak też może być, prawda, że na przykład jak jesteś sama w pokoju, no to czasem lepiej mówić sobie do króliczka jako takiego słuchacza niż samemu do siebie. Czy robiłaś tak? Tak, na pewno królik, właściwie zając, wspomógł tutaj na przykład w wystąpieniach, bo monolog można już tak jakby przeczytać, czy tam przemówić go już z publicznością.
Natomiast bardziej myślę, że pomocny jest taki aspekt troszkę, nazwę to spontaniczności, bo wiadomo, królik, zając, może na przykład gdzieś tam uciec, może coś zrobić, a my na przykład na spokojnym, pierwszym systemie musimy mu odpowiedzieć, musimy go zawołać, więc to myślę jest jeszcze lepszy, jeżeli chodzi o trening. Wow, tu świetny aspekt też przytoczyłaś, że jednak ta spontaniczność też się gdzieś tam wkrada, bo czasami musimy gdzieś go albo zawołać, albo coś skomentować i wszystko też przy okazji już nową mową używamy, kiedy już zaczęliśmy trening nowej mowy. No i właśnie te monologie różne, na przykład czasem jest fajnie coś do pieska czy do króliczka powiedzieć zamiast do samej siebie. Nawet jak się uczymy czegoś, wiemy, ja też miałem i mam pieska, więc jak na przykład uczyłem czegoś się w szkole kiedyś, to na przykład wolałem zaprezentować to temu piesku, zamiast na przykład mówić do siebie, bo było to takie dla mnie ciekawsze i nawet mi było potem to łatwiej sobie potem przypomnieć, kiedy taka okazja nadeszła. No i jakie są jeszcze aspekty, które jednak zdarzają się tutaj w sytuacji, kiedy ma się zwierzątko, a wychodzimy gdzieś poza dom, gdzieś gdzie są ludzie i na przykład można smyczyć pieska. To bardzo często, jak na przykład wychodzimy, jesteśmy w parku czy gdzieś na ulicy, to przychodzą i na przykład inne osoby tam pytają, na przykład pytają o Leo, jaka jest rasa, w co jest ubrany, skąd to mam i tak dalej. Wow, właśnie, świetnie. Czyli masz normalny kontakt z przechodniami, gdzie potrzebna jest mowa i komunikacja. Tutaj już nowa mowa, ale jak to było, albo byłoby kiedyś? Nie wiem, czy były takie sytuacje, raczej nie. Ale jakby to było, gdyby na przykład teraz, no jeszcze byś miała jednak staromowę, bloki, jąkanie. Jakbyś teraz wychodziła z pieskiem, czy bałaby się tych sytuacji, że ludzie podchodzą do ciebie i pytają o pieska, a ty musisz odpowiedzieć? Myślę, że w SB się jakbym widziała, że ktoś w parku idzie w moją stronę, to bym wzięła Leo i poszła w drugą stronę. Okej, okay, czyli jednak właśnie, byś wolał uniknąć tych sytuacji, tego takiego zaryzykowania, że kogoś przejdę, a ktoś intensywnie już się z daleka patrzy na Leo, to gdzieś tam widzisz, że może cię zapytać, tak? Jak się wabi, jaka to rasa, ile ma lat i tak dalej, nie? To trzeba jednak odpowiedzieć. Więc back, tak, w drugą stronę i jednak, no jednak jest taki lęk. I trzeci aspekt, ostatni już w tym odcinku, to czy osoby z SBS mają również problemy do komunikowania się ze zwierzętami, czy na przykład jak ktoś chce powiedzieć coś, to ma blok, czy jednak do zwierząt jest tak ze śpiewem, że nie ma bloków, leci się i nie ma w ogóle problemu. Z autopsji mogę stwierdzić, że nie. Natomiast zakładając taką sytuację, jak na przykład mam za psem krzyknąć, a na przykład ktoś jest obok, no to myślę, że że blokada może być. Natomiast takiej sytuacji w sumie nie miałam, bo w SBS-ie byłam tylko z królikiem, zającem. Ale gdybym sobie wyobraziła taką sytuację z Leo w SBS-ie, to wydaje mi się, że tak, że jest taka szansa przynajmniej. Mm-hmm. Tak, no właśnie, to jest fajny dowód na to, że SBS to jest stricte problem osobo-sytuacji, czyli mamy problem, kiedy jest osoba jakaś, która słyszy nas i jakby ona potrafi zrozumieć to, co my mówimy, a pies jakby jest mniej emocjonalny, jak chodzi o komunikację, wiadomo, bo nam nie odpowie, ewentualnie nam odszczeka, więc nie ma przeważnie z tym problemu, no, aczkolwiek też gdzieś tam się może zdarzyć, szczególnie jak jest właśnie ta świadomość, że jakaś osoba nas słyszy w domu, czy jakaś osoba obca. Okej, okay, to dziękujemy dzisiaj, Sylwia, za wystąpienie z pieskiem, z Leo, za dzisiejszy odcinek i do zobaczenia jutro, 21:15. Do zobaczenia, pa.